Coś się... to jest znak. Halo, baby. Chciałbym coś powiedzieć. Ta piosenka się nazywa... Kiedyś z Chopinem właśnie mieliśmy próby ostatnim czasie często i... Ty jesteś drugą osobą, która mi to mówi ostatnio. Są urodziny Chopina. Tak. Ale w ogóle... Ale słyszałem to 2 tygodnie temu, więc kiedy są te urodziny? W tym tygodniu? Są jego urodziny. Fajnie. Okay. Wszystkiego najlepszego. Merci. Chopin, słuchaj, mówię, Góra przychodził na urodziny. Jeszcze raz. Góra przychodził na nasze próby tutaj. I bardzo mu się podobało, co powiedzieć, że miał fizyczne reakcje, skakał tutaj, tańczył i upadał. Więc w pewnym sensie zagramy 3 kawałki dla Góry właśnie, jakby to, co go szczególnie wzruszyło, to trochę takie, ja wiem, że słabe, ale tak zrobimy, bo Góra by życzył sobie. Ja poznałem Górę, widziałem go 2 razy, z czego raz, jak przyszedł, to... Oficjalnie mówiąc 21 marca. Urodziny Chopina. No to jeszcze 3 tygodnie mam. Ale wracając do góry. Góra przyszedł, jak żeśmy mieli próbę tutaj z Marcinem, przyszedł i graliśmy piosenkę, którą będziemy grali, nie teraz, ale za chwilę. I jak żeśmy ją zagrali, to on podszedł do mnie i powiedział, że się musi przytulić do mnie. Co zrobił? Ja się też przytuliłem do niego, także nie znałem go za długo, raptem może kilkanaście minut, ale się przytulali. To nie jest częste chyba. No ja się z nim często przytulałem. Tak ja jeszcze mogę jedno powiedzieć. Góra jak się ze mną witał, to co mnie w rękę. Nie, to było u nas bez całowania. Chce wyciągnąć z szafy różne inne historie z Górą. To też wieczór młody. To jest dobry wieczór, to tak. Także... Dobry wieczór. A Góra jak się ze mną witał, to zawsze mówi królowa lodu. No, right. Jest a to rozwiń to. Ale co to znaczy właśnie? Śniegu może. Królowa śniegu, tak napisał tą piosenkę i ja się później dowiedziałam, że po rozmowie z moim byłym partnerem w Ślimaku. No, zostałam bohaterką piosenki. Piękne piosenki. Piękne. Mordzi dostali obydwoje za to. I Jacek Amular i Góra. Po mordzie dostali obydwoje. Piąty na terenem Ślimaku, a na tydotki. Dokładnie. Za to. Pozdrawiamy. Konwersacje o mnie, bo mnie nie było, ja później przyszłam. Po mordzie dostali. Jeden i drugi. A co? I o tym opowiada właśnie ta piosenka. Piosenka się nazywa Emocjonalny Troll. Opowiada. Nieudolnie, ale próbuję. Jak to mówią, sztuka jednak, jak to było? Sztuka nieudolnie naśladuje życie, a życie nieudolnie naśladuje sztukę, więc... Ja wiem do końca, czego to jest przykład, ale... Świetnie. Złapiesz mnie za rękę, to za rękę złapię ciebie, pytasz. Spędzimy razem święta, szczerze mówiąc nie wiem. Piłem ci bukiet róż i kartkę z życzeniami. Jest to nie znaczy, nie mogę spotykać się z innymi dziewczynami. Pytasz, czy lubię cię najbardziej na świecie. Wiesz, że cię lubię, ale ty najbardziej to nie wiem. Pytasz, czy wpadnę dzisiaj, czy będę poza domem. Nie wiem, spytaj mnie wieczorem, o, ty do cholery kim jestem. Jestem emocjonalnym trolem. Jestem emocjonalnym trolem. Jestem emocjonalnym trolem. Jestem emocjonalny. Mówi, że nie chcesz mnie znać, lecz ciągle do mnie dzwonisz. Spotyka się z kimś innym, lecz czas na mnie dzwonić. Wypowiadasz na wiadomości całe dnie, po czym nagle się pojawia. Wdzięczysz się, pytam o której mamy spotkanie. Dopowiadasz 5 minut przed, jakby był na zawołanie. Pytam
przyjedziemy na czas, nawet rezerwacji już wziąłem. Ty czy raz zdążyłaś już zmienić zdań? O, ty do cholery, kim jesteś? Jesteś emocjonalnym trolem. Jesteś emocjonalnym trolem. Jesteś emocjonalnym trolem. Nie ma nic trudniejszego niż miły, że będzie szczęśliwy. Chciałbym spokoju, spróbowałem z nim innym. Zostawiłem u ciebie dwie koszule. Może cię zatrzymać, mam i dojść w domu. Kogo ci jeszcze przydać? Najlepiej wyznają jak razem to rzeczy trzymać. Ja bym nie będę pytać, co u niej słychać. Lecz jak jesteś trolem, to chcę nawet trolem możesz nie wytrzymać. One, two, ha, ha, ha. Thank you.